wstyczna. Szukanie dowodów, macanie tych dowodów, wkładanie palca tam, gdzie mówi się o cudach, tam, gdzie mówi się o tym, że coś się zdarza, że coś się dzieje. To jest nasza postawa i nie zrezygnujemy z niej bez względu na to, w jaki sposób jest to oceniane, czy jest to sympatyczne, czy niesympatyczne. My po prostu zawsze będziemy pytać, jakie są dowody. Co robimy? Bardzo króciutko. Staramy się informować. Ten wykład jest też taką akcją informacyjną, ale jedno z naszych przedsięwzięć, do którego też bardzo serdecznie zapraszamy, to jest przedsięwzięcie ciągłe, bardzo trudne i bardzo mało mamy wolontariuszy, jest tak zwany leksykon terapii wszelakich. Chcemy w jednym miejscu zgromadzić wiedzę na temat wszelkich terapii. A terapii jest, proszę Państwa, w tej chwili kilkaset co najmniej różnych funkcjonujących. Ja ostatnio taką zabawę robiłem w Google'ach. Jest piaskoterapia, spaceroterapia, śmiechoterapia, kamienioterapia, trawoterapia. Wpiszcie sobie Państwo to w Google'ach. Jakiekolwiek słowo wymyślicie, dodacie do niego terapię, to ono już jest. Niektóre są śmieszne, niektóre są bardzo, bardzo groźne. Oczywiście my sami nie opiszemy wszystkich, ale to tak trochę jak w Wikipedii zapraszamy, jeżeli ktoś z Was zna temat, wie jak to opisać, spotkał się z tym sam, bądź rodzina, bądź dziecko, bądź w jakikolwiek inny sposób, to będziemy bardzo wdzięczni za pomoc. Hasła są też redagowane naukowo, więc sprawdzane i oczywiście bazują na wynikach badań. Ujawniamy. Akcja z zeszłego roku 10.23 polegająca na przydawkowaniu środków homeopatycznych, być może część z Państwa słyszała, to była ogólnoświatowa akcja, gdzie na wszystkich kontynentach, łącznie z Antarktydą, na Antarktydzie był tylko jeden człowiek, najczęściej oglądany zresztą w YouTubie, na wszystkich kontynentach, w kilkudziesięciu krajach na świecie, dokładnie 6 grudnia o godzinie 10.23, bo to jest liczba Avogadro, 602 × 10⁻³, mówiąc o ilości cząsteczek w molu substancji. Tego właśnie dnia o tej godzinie kilka tysięcy ludzi przedawkowało leki homeopatyczne, żeby pokazać ich skuteczność. Część z tych przedawkowujących są na sali. Jeżeli Państwo będziecie chcieli, jak ten właśnie nasz patron, dotknąć ich, pomacać, sprawdzić, czy reagują, to oni się tu śmieją, ale oni się poddadzą tej weryfikacji. Protestujemy. Tu też nasze akcje, już nie będę o nich wszystkich opowiadał, czy takie działania w rodzaju watchdog, jeżeli trzeba, piszemy list, czy to otwarty, czy to do ministra, czy coś tam jeszcze innego. I jeśli to nie pomaga, wyśmiewamy i tutaj o takim naszym przedsięwzięciu, które co prawda nie udało nam się w tym roku zrealizować, ale ono jest otwarte i chcemy, żeby było cykliczne. Konkurs Kłody pod nogi nauki. Ten konkurs ma odpowiedzieć, dlaczego wśród laureatów naukowych Nagród Nobla nie ma Polaków. Zakładamy, że w Polsce jest tak wielu naukowców, tak zdolnych, tak inteligentnych i chętnych do pracy zmotywowanych, że jeżeli by im nie przeszkadzać, to oni na pewno by się znaleźli wśród laureatów Nagrody Nobla. Gdyby jeszcze im pomóc, już w ogóle. Jest mnóstwo instytucji, mnóstwo przedsięwzięć, pomysłów politycznych, nie tylko, które rzucają tym ludziom kłody pod nogi nauki. Chcielibyśmy ośmieszać i chcielibyśmy przyznawać te nagrody w przeddzień rozdania Nagród Nobla, żeby pokazywać też ten dystans pomiędzy tą naszą administracją naukową, tym całym otoczeniem nauki, a rzeczywistą nauką. No i tutaj rzecz najnowsza. W tej chwili prowadzimy rozmowy, a one są bardzo mocno zaawansowane, tak politycznie powiem, z Independent Investigation Group. Independent Investigation Group dysponuje nagrodą, takim challenge'em $50 000 dla każdego, kto w warunkach kontrolowanych ujawni swoje paranormalne własności, zdolności. To jest jedna z wielu takich nagród, które są na świecie.
Prawdopodobnie w toku Jamesa Randiego jest milion dolarów do wzięcia, już od lat leży. Możemy rekomendacje też udzielić. Natomiast dlaczego wiele organizacji oferuje taką nagrodę? Żeby pokazywać też normalnym, przeciętnym ludziom, że to, te twierdzenia, to, o czym mówią ci jasnowidze, bioenergoterapeuci i tak dalej, że te twierdzenia nie sprawdzają się w laboratorium. Oczywiście oni wiedzą, dlaczego się nie sprawdzają w laboratorium. Ja Państwu nawet mogę zdradzić, bo to dość powszechnie wiadomo, dlaczego na przykład parapsychiczne właściwości działają, ale nie wtedy, kiedy ktoś je bada. Wiecie dlaczego? Nie ma odpowiedniego pola. Tak, bo jeżeli w otoczeniu jest ktoś, kto jest bardzo sceptyczny, to zakłóca, tak, zakłóca. Kiedyś, bo ten argument jest powtarzany od lat. Na taki argument profesor Turski kiedyś odpowiedział, że on już zrozumiał nareszcie, dlaczego na całym świecie nie działają żadne własności parapsychiczne, bo on sam jest tak mocno sceptyczny, że zakłóca ich występowanie na całym świecie. I proszę Państwa, to tyle z mojej strony. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam do współpracy. Tutaj są namiary do Klubu Sceptyków Polskich. Zapraszam też, bardzo serdecznie zapraszam do dyskusji. Dziękuję. Cześć Pana Angielii. Natomiast w czasie wykładu powołał się Pan na coś, co sam uważam za cenną naukę, ale jednak nie empiryczną, czyli psychologię ewolucyjną. Dlaczego nie empiryczną? W jaki sposób chce Pan sprawdzić, czy coś wykształciło się ewolucyjnie w takim czy innym celu? No, mówienie o celu ewolucji w ogóle jest bzdurą. No, nie możemy mówić, że ewolucja działa w celu czegoś tam. To jest błąd sformułowania stwierdzenia. Powiedzmy, że daje to akurat takie, a nie inne korzyści, że to było powodem, dla którego dana skłonność czy dane zachowanie utrzymało się. Psychologowie ewolucyjni wskazują na to, że nie da się tego zrobić i że nie jest to tak naprawdę... No oczywiście nie wszystko da się empirycznie uzasadnić, natomiast no, jeżeli badam zachowanie ludzi, którzy jedną z koncepcji ewolucyjnych mówiących o bardzo intensywnym rozwoju człowieka i rozwoju jego mózgu jest tak zwana hipoteza wodnego pochodzenia człowieka. Jeżeli mam do czynienia ze skamieniałościami, to na tych skamieniałościach są też skamieniałe pyłki kwiatów na przykład, które pochodzą z sawanny. Jestem w stanie bardzo precyzyjnie, empirycznie powiedzieć, że nie, ten człowiek nie żył w wodzie, ten człowiek żył w sawannie, dlatego że wszystkie skamieniałości noszą, są obecne przy tamtych skamieniałościach. I odwrotnie, jeżeli znajdę skamieniałości świadczące na rzecz hipotezy o wodnym pochodzeniu człowieka, to mam empiryczne dowody. Ale to nie jest argumentacja odnośnie psychologii ewolucyjnej, tylko ogólnie odnośnie... A dlaczego nie psychologii? W jaki sposób, po raz kolejny, podał Pan przykład na to, że człowiek wyewoluował w takich innych warunkach. Bezdyskusyjnie zgadzam się. Natomiast w jaki sposób to się odnosi do tego, że powiedzmy rozpoznawanie twarzy wymagało przeżyć z takiego i z takiego powodu? Jak chciałby Pan zweryfikować naukowo takie twierdzenie? Empirycznie. No, tego naukowo nie zweryfikuję, bo ci, którzy nie rozpoznawali, to prawdopodobnie nie przetrwali. No, to jest weryfikacja. Nie ma grupy kontrolnej. No to jest hipoteza, oczywiście, że tak. Nie jest to nauka empiryczna, to też już trochę jest... Nie całkowicie empiryczna, natomiast korzysta z empirii bardzo mocno. To jest nauka też dedukcyjna. Nauka to nie jest tylko i wyłącznie empiria, to jest również dedukcja. O to też chodziło... Na podstawie dowodów. Dziękuję. Proszę bardzo. Zastanawiałam się tylko, czy Pan zajął się może kwestią terapii chrześcijańskich, czyli terapia plus modlitwa. Czy to coś może dać? Czy są jakieś badania? No badań jest bardzo dużo, pewnie na sali tu jest dużo więcej specjalistów ode mnie, jak działa. Ja znam badania, które... Pokażę dwa rodzaje badań, które pokazują, jak może modlitwa działać w sytuacji terapii. Otóż na dużych badaniach korelacyjnych,
Ja tu też nie chcę mówić o przyczynie i skutku, że to, co jest akurat przyczyną, ale na dużych badaniach korelacyjnych widać, że ludzie, którzy się modlą systematycznie, są zdrowsi i prawdopodobnie, no nie chcę tu podawać wyjaśnień, natomiast są zdrowsi, dłużej żyją, są zdrowsi psychicznie również, ci, którzy się systematycznie modlą. Oczywiście jedno z wyjaśnień jest takie, że modlitwa temu pomaga, inne jest takie, że systematycznie modlą się ludzie systematyczni, a w związku z tym systematycznie również ćwiczą, systematycznie przyjmują leki, systematycznie poddają się badaniom i systematycznie robią inne rzeczy, które zapobiegają chorobom. Co jest przyczyną, a co skutkiem, nie chcę tutaj wyrokować. Ale opowiem też o takim ciekawym badaniu, które w szpitalu przeprowadzono, z grupą kontrolną zresztą. Mianowicie to były badania, jeśli dobrze pamiętam, pacjenci po operacji serca. Otóż części tych pacjentów mówiono po operacji, że personel szpitalny bardzo intensywnie się za nich modli. Części natomiast nie. Ci, którzy uzyskiwali informacje o tym, że cały personel szpitalny się bardzo intensywnie za nich modli, umierali szybciej i ich stan zdrowia był statystycznie zauważalnie gorszy od pacjentów, o których się nie modlono. Informacja tylko. No, to takie... Ale może myśleli, że skądś za mnie modlą, to jestem takim poważnym stanem. To jest jedno z wyjaśnień, tak, to jest jedno z wyjaśnień, jedna z hipotez. Natomiast tutaj bardzo trudno przyczynę skutek znaleźć w tej sytuacji też. No bo to jest manipulowanie informacją de facto. Więc też proszę nie pisać w tym sprawozdaniu, że dr Witkowski powiedział, że ludzie, za których się modlą, szybciej umierają. I proszę też nie pisać, że bezwzględnie ludzie, którzy się modlą, są dzięki temu zdrowsi. To jest tylko korelacja. Proszę bardzo. Jeszcze takie pytanie, właściwie do rozważenia, bo słyszałem ostatnio o badaniach, które niestety jeszcze nie zdążyłem dotrzeć do źródła, które były prowadzone na grupie terapeutów jakby z nurtu psychologii humanistycznej, właśnie głównie rogeriańskiej i ich klientów, w których podobno bardzo wyraźnie wyszło to, taki był wynik, że około 90% klientów po terapii kończyło ze zmienionym światopoglądem. I tak się zastanawiam, czy nie jest to w ogóle dobry przyczynek do zastanowienia się nad ogólną wartością i też kwestiami moralnymi związanymi z psychoterapią jako taką. Tak, to ja znam te badania. To są dość stare już badania. Bandura robił te badania, ten sam, który nad modelowaniem pracował. Rzeczywiście, może wyjaśnię, bo nie wszyscy Państwo wiedzą, co to jest terapia rogeriańska. Otóż to jest terapia, która chyba ze wszystkich terapii postuluje najmniejsze ingerowanie w to, co robi, mówi pacjent. Czasami inni psychologowie innych orientacji wyśmiewają się z terapeutów rogeriańskich, mówią, że to jest taka terapia bo to jest jedyne, co wolno terapeucie powiedzieć. Tak, więc oni są, to oczywiście żart, natomiast oni są rzeczywiście intensywnie uczeni tego, żeby nie przekazywać informacji pacjentowi, żeby nie wpływać na to, w jaki sposób on mówi, interpretuje rzeczywistość i tak dalej, i tak dalej. I w tych badaniach, o których Pan mówi, po chyba 2 tygodnie, nie pamiętam, w tej chwili nie chcę strzelać, ale po pewnym okresie czasu uczestnictwa w tej terapii pacjenci zmienili, to jest dużo powiedziane, zmodyfikowali swój system wartości w kierunku bardziej zgodnym z terapeutą. Bo nawet proste, niewerbalne jakieś wskazówki akceptacji, braku akceptacji ze strony autorytetu, a takim jest zawsze terapeuta, powodowały, że te osoby chętnie interpretowały rzeczywistość w taki sposób jak terapeuta. To jest zresztą, to nie jest całkiem przeciwko terapii. Ja o tym też pisałem w swojej książce w Zakazanej Psychologii. Natomiast to jest postulat do tego, aby terapeuta na swoich drzwiach umieszczał informacje o swoich światopoglądzie i wartościach.
Bo jeśli jest pan katolikiem i chce pan pozostać w tym światopoglądzie, to powinien unikać pan terapeuty ateisty, bo on